Problem stabilności generatora lokalnego w AFO jest dosyć poważny, do tego stopnia, że wielu konstruktorów, którzy próbowali tą konstrukcję realizować, szukało swoich rozwiązań. Jedną z nich można tutaj zobaczyć, opracowaną przez Włodka, SP5DDJ, i rozwiązaniem problemu stabilności takiego generatora jest zastosowanie tranzystorów typu FET w miejsce tradycyjnych tranzystorów. I takie tranzystory generalnie charakteryzują się, generatory zbudowane na takich tranzystorach charakteryzują się dużo lepszą stabilnością i coś takiego warto zrobić. Wymaga to po prostu wykonanie odrębnego układu. To jest kilka elementów, można go zmontować nieomalże przestrzennie lub na jakiejś dodatkowej płytce i coś takiego bardzo poprawia sprawę rzeczywiście. I wydaje mi się, że tak naprawdę w urządzeniu budżetowym takie rozwiązanie powinno wystarczyć. W jaki sposób stwierdzić poprawne działanie lokalnego oscylatora? Można to zrobić identycznie jak w wypadku oscylatora BFO. Na płytce tego urządzenia znajduje się specjalne wyprowadzenie w tym miejscu, do którego można podłączyć kawałek przewodu, który będzie pełnił rolę takiej, nazwijmy to, anteny. Bardzo należy uważać, żeby zwarcia przy tej okazji nie zrobić, przy czym w tym wypadku zwarcie nie będzie zbyt, jeżeli się wyjście VFO zewrze do masy, to nic się nie powinno stać, po prostu radio przestanie na chwilę odbierać, ale nic nie powinno się uszkodzić, ponieważ jest to kondensator, który służy tylko i wyłącznie do bezpiecznego odebrania sygnału. W tym miejscu można podłączyć miernik częstotliwości do odczytu odbieranego sygnału, ale to jest oddzielny problem, i za pomocą odbiornika radiowego zbliżamy odbiornik radiowy do tak podłączonego przewodu, który staje się anteną, i trzeba sprawdzić, czy ten sygnał uda się odebrać. Należy oczywiście jeszcze na początku zgadnąć, w którym miejscu ten sygnał będzie. Liczymy częstotliwość tego sygnału według wzoru, czyli częstotliwość VFO po odjęciu częstotliwości wejściowej powinna dać częstotliwość pośrednią, czyli w wypadku filtra o częstotliwości 6 MHz VFO powinno generować sygnał o częstotliwości 9,7 MHz. Ponieważ ja stosuję filtr w tym konkretnie urządzeniu o częstotliwości 9 MHz, więc spodziewam się częstotliwości o 3 MHz wyższe, czyli 12,7 MHz. I sprawdźmy. Uruchamiam odbiornik radiowy. I rzeczywiście, w okolicach, gdzie na skali mam 12 MHz, znajduje się silny, lokalny sygnał. W dodatku ten sygnał można odstroić, i teraz ja pokręcę tutaj, nie kręcę w odbiorniku gałką, tylko zmienię częstotliwość VFO i sygnał znika. A teraz wraca i dzięki temu już widzimy, że generator działa poprawnie. Oddzielnym problemem jest zgadnięcie, jest nastawienie właściwej częstotliwości takiego generatora, ponieważ jest to niemożliwe bez miernika częstotliwości albo bez posiadania innego urządzenia, za pomocą którego można by stwierdzić, jaką dokładnie częstotliwość generuje lokalny oscylator. Jest to pewien problem. I w warunkach domowych najprościej można rozwiązać to w ten sposób, że zbudować należałoby taki testowy, lokalny oscylator, następnie do niego dołączyć rezonator kwarcowy o częstotliwości takiej jak częstotliwość sygnału, który chce się odbierać. No tak, trzeba tylko taki kondensator skądś zdobyć. Natomiast tutaj powiem, że w sprzedaży są rezonatory o różnych częstotliwościach. Pewne częstotliwości
są dosyć proste do nabycia. Oto na przykład bardzo popularne rezonatory o częstotliwości 6 MHz, ale okazuje się, że bardzo popularne są też rezonatory o częstotliwości 3,57 MHz. Mniej więcej coś takiego. I to jest dokładnie ta częstotliwość, o jaką chodzi, i można zbudować taki generatorek na jednym tranzystorze, ustawić go tutaj w pobliżu i za pomocą tak zmontowanego odbiornika do tego miejsca spróbować taki sygnał odebrać. Jeżeli to się uda, to znaczy, że do tego miejsca urządzenie jest prawidłowo zrealizowane. Można też w tym miejscu sprawdzić działanie tego urządzenia jeszcze inaczej, a mianowicie podłączyć przewód do wejścia tego układu NE612. W tym wypadku ze schematu wynika, że są to albo punkt, w którym są połączone kondensatory C66, R7 i R8, albo dowolny z tych punktów, i stwierdzić, czy podłączenie tutaj takiej sztucznej anteny powoduje jakieś zmiany. I ja to teraz zrobię. I jak widać, po dotknięciu tam jakieś drobne syki się pojawiają. To jest ten moment, kiedy można zorganizować coś na wzór anteny, czyli na przykład jeżeli w pomieszczeniu, w którym się pracuje, z okna wyrzucić troszeczkę metrów drutu za okno, niech sobie tam powoli wisi, i przy podłączeniu czegoś takiego tutaj do wejścia odbiornika, przyłączenie takiej anteny powinno powodować wyraźne zmiany.